W suwałkach od wielu lat funkcjonuje niezdrowa sytuacja spowodowana dokonanymi w przeszłości zmianami własnościowymi w nieruchomościach związanymi z budynkami wielorodzinnymi, uważa radny Tadeusz Czerwiecki, który w piśmie skierowanym do prezydenta miasta wskazuje, iż liczne domy, które trafiły w ręce wspólnot mieszkaniowych, zostały wyodrębnione z całych nieruchomości dokładnie po obrysie budynków. Efekt jest taki, że takie budynki całkowicie otoczone są miejskimi gruntami, z których korzystają mieszkańcy, a koszt utrzymania oraz odpowiedzialność za ich wygląd ponosi miasto. Generuje to koszty pokrywane ze środków finansowych miasta, które jednocześnie pozbawione jest wpływów do budżetu w postaci podatków od nieruchomości. Mieszkańcy natomiast nie mogą inwestować w poprawę stanu zagospodarowania terenu, ponieważ nie są właścicielami gruntu. Wywodzi sedno problemu radny Czerwiecki. Proponuje również rozwiązanie. Jego zdaniem najrozsądniejsze byłoby przekazanie takich gruntów na własność wspólnotom mieszkaniowym, choćby za przysłowiową złotówkę. Dzięki temu, zdaniem radynego, mieszkańcy wspólnot mieliby bezpośredni wpływ na stan i funkcjonowanie niezbędnej infrastruktury. Rozwiązaniem alternatywnym jest ustalenie służebności. Pytanie tylko, czy wspólnoty skłonne byłyby zainwestować w bezpośrednie otoczenie budynków, bo jak wiadomo, w wielu z nich konieczne inwestycje i remonty znacznie przerastają możliwości wspólnotowych budżetów. Inny, choć niewątpliwie powiązany problem dotyczący suwalskich podwórek zgłasza radny Marek Zborowski Weichman oraz trzech kolejnych członków rady. Apelują oni do prezydenta o doprowadzenie, jak piszą, do stanu używalności oraz o systematyczną modernizację istniejących placów zabaw dla dzieci. Czterej radni uznali, że stan wielu tego rodzaju obiektów znajdujących się na ogólnodostępnych terenach miejskich pozostawia wiele do życzenia. Urządzenia są zużyte, często w stanie nie nadającym się do wykorzystania lub wręcz grożącym uszkodzeniem ciała. Podnoszą w interpelacji i dodają, że na placach brak nowoczesnych torów przeszkód, urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych i kreatywnej zabawy, które rozwijając dawałyby użytkownikom jednocześnie wiele radości, a między innymi stare huśtawki i karuzele, brak ławek, zarośnięta trawa czy brudny piasek nie zachęcają do korzystania. Wskazują też, że tereny te są zupełnie nieprzystosowane do korzystania z nich przez dzieci niepełnosprawne. Na odniesienie się do obu propozycji prezydent ma dwa tygodnie.